Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak zabrać drona do samolotu. Zapraszam do oglądania materiału. Lipiec już się zaczął, więc zaczynamy wyjeżdżać na wakacje, albo co ci bardziej szczęśliwi, wyjechali już teraz i już są na wakacjach. Ale jeżeli planujemy wyjechać na wakacje, to często zastanawiamy się, czy możemy naszego drona zabrać do samolotu. Ponieważ fajnie by było mieć z naszych wakacji jakieś ujęcia z powietrza, filmy czy też zdjęcia. Ale jak zabrać drona do samolotu? Drony już nie są taką nowinką technologiczną jak powiedzmy 5 czy 7 lat temu. Linie lotnicze już dobrze wiedzą, co to jest dron, wiedzą, że dużo ludzi je posiada, wiedzą też, że ludzie chcą przewozić te drony razem ze sobą na wakacje. W internecie możemy znaleźć dużo pytań na różnych grupach czy na różnych forach na temat tego, jak zabrać drona. Dużo ludzi pisze, żeby zadzwonić do linii lotniczych. W liniach lotniczych często jak zadzwonimy na biuro informacji klienta, to często dostaniemy odpowiedź, że nie można, ponieważ pracownik z informacji nie chce brać odpowiedzialności za to, że powie, że na przykład można zabrać. W tym miejscu chciałbym zdementować tą plotkę, że dużo ludzi pisze, żeby zadzwonić do biura informacji klienta danego przewoźnika. Otóż musimy mieć świadomość, że jeżeli wchodzimy na lotnisko i chcemy lecieć jakimiś liniami lotniczymi do danego miejsca, to przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa, która jest wspólna dla wszystkich linii lotniczych, które obsługuje dany port lotniczy. Czyli na przykład tak jak startujemy sobie z lotniska Chopina w Warszawie, to wchodzimy na jedną kontrolę, która jest dla wszystkich linii lotniczych. I tam jest nasz bagaż podręczny skanowany i bagaż, który nadajemy, jest skanowany, ale to w momencie, jak już sobie pojedzie na tym taśmociągu, gdzieś tam po drodze jest skanowany. I teraz jak zabrać naszego drona, jak go spakować, żebyśmy nie musieli się obawiać tej kontroli bezpieczeństwa, żebyśmy na pewno zabrali go razem z nami do samolotu. Otóż jeżeli z drona wyciągniemy baterię, to tak naprawdę nasz dron, w tym przypadku Mavic Air, jest jedynie urządzeniem elektronicznym. Także dron bez baterii jest traktowany jako zwykłe urządzenie elektroniczne. Dlaczego bez baterii? To za chwilę o tym powiem. Jedyna rzecz, do której może się przyczepić kontrola bezpieczeństwa, to są śmigła. O ile śmigła są zamontowane na dronie i są integralną częścią jego, to mogą być zamontowane. Ale dlaczego kontrola bezpieczeństwa może się przyczepić do śmigieł? Otóż może je potraktować jako ostre narzędzie. Tak samo jak nie możemy wnosić na pokład samolotu noży, widelców i tego typu rzeczy, tak samo tutaj w tym przypadku śmigła mogą być potraktowane jako ostre narzędzie. Z tego co wiem, to jeżeli śmigła są zamontowane na dronie, to kontrola bezpieczeństwa nie powinna się do tego przyczepić i powinna nam pozwolić wziąć drona z nami. Jeżeli z naszym dronem chcemy wziąć zapasowe śmigła, ponieważ podczas naszych wakacji mogą się zdarzyć różne rzeczy, mogą się połamać śmigła, możemy je uszkodzić podczas transportu, to chcemy zabrać z nami zapasowe śmigła. W Mavic Air akurat one są w zestawie. Jeżeli weźmiemy te śmigła zapasowe z nami jako bagaż podręczny, to tutaj już mogą wystąpić problemy na kontroli bezpieczeństwa, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, mogą być potraktowane jako ostre narzędzie. Ja w moim przypadku śmigła, które są zamontowane na dronie, nie rozmontowuję ich, biorę je razem z dronem. Oczywiście drona w przypadku Mavic Air składam i pakuję go do etui i te śmigła biorę razem z dronem. Zapasowe śmigła, takie jak te, na pewno będę chciał też wziąć na te wakacje, pakuję do bagażu nadawanego, czyli tego rejestrowanego. Tam je owijam folią bąbelkową, pakuję gdzieś w środek pomiędzy ubrania, tak żeby podczas transportu mojego bagażu na tym taśmociągu do samolotu później nic im się nie stało, ponieważ jak wiemy, no nie wiemy na kogo trafimy przy przeładunku bagażu naszego w samolocie i mogą się one uszkodzić, dlatego tak się staram je zabezpieczyć. W takim przypadku, jak już mamy tak zrobione, to prawdopodobnie uda nam się przewieźć te śmigła w bagażu rejestrowanym i tego drona razem ze śmigłami w bagażu podręcznym. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o przewóz tego, to jest tyle. Drugą ważną sprawą, jeżeli chcemy przewozić naszego drona, to jest też rozmiar. Oczywiście z takim dronem małym jak Mavic Air czy też Spark nie ma problemu, ale na przykład z dronami wielkości Phantoma czy Inspira może być problem, ponieważ no, lepiej spakować drona w bagaż podręczny, zabrać go ze sobą na pokład samolotu, żeby był przy nas, ponieważ wtedy mamy pewność, że obchodzimy się z nim ostrożnie i nic się z tym nie stanie.
bo w bagażu rejestrowanym, czyli tym nadawanym, może być różnie. Nigdy nie wiemy, co się stanie. Ale w przypadku Fantoma i Inspira może być problem z rozmiarem, ponieważ bagaż podręczny jest ograniczony. Tutaj w tym przypadku, jeżeli wiemy, że na przykład chcemy zabrać Inspira na wakacje, czy też chcemy go przewieźć do innego kraju już poza wakacjami i chcemy mieć pewność, że nic się nam nie stanie z tym dronem, no to będziemy chcieli go zabrać ze sobą na pokład. No to wtedy już powinniśmy zadzwonić do linii lotniczych i zapytać się, czy walizka bagażu podręcznego o takich i takich wymiarach, no przekracza nam wymiary bagażu podręcznego, no to ile byśmy musieli zapłacić za taki nadbagaż w bagażu podręcznym, no i czy jest to na pewno możliwe, żeby zabrać taki bagaż podręczny do tego samolotu. Jeżeli nasz dron typu Phantom czy Inspire nie zmieści nam się do bagażu podręcznego, no i linie lotnicze nie wyrażą zgody, żebyśmy zabrali aż taki nadbagaż, no to wtedy już nam pozostaje ostatnie wyjście. Opakowanie i zabezpieczenie tego drona jak najlepiej i dać go na bagaż rejestrowy, czyli że będzie nie leciał z nami, a będzie leciał gdzieś tam na pokładzie samolotu w tym magazynku, czy też luku transportowym, chyba tak to się dokładnie nazywa. No dobrze, a teraz wróćmy do tej baterii, którą wyciągnąłem z tego drona na samym początku. Dlaczego wyciągnąłem ją i powiedziałem, że bez tej baterii dron jest traktowany jako zwykłe urządzenie elektroniczne? Ponieważ są baterie LiPo, przynajmniej w dronach DJI są baterie LiPo i chyba w większości dronów są baterie LiPo. One są łatwopalne. Znaczy łatwopalne, mogą ulec samozapłonowi, dlatego są tutaj pewne regulacje, które powinniśmy przestrzegać. Otóż na pewno przed wylotem, żeby na pewno nikt nam się nie czepnął na kontroli bezpieczeństwa, warto jest te baterie rozładować. Czyli na przykład tak jak ja z Maviciem R będę chciał teraz na wakacje zabrać 3 baterie, czyli jedną w dronie i dwie dodatkowe, to będę na pewno dzień czy 2 dni wcześniej rozładowywał je. Czyli pójdę sobie z dronem i bateriami na zewnątrz, polatam trochę dronem, akurat będę miał okazję, żeby sprawdzić tego drona przed wylotem. Rozładuję każdą baterię tak, żeby zostało na każdej powiedzmy 15-20% i wtedy wrócę do domu i będę się pakował z tymi bateriami. Dlaczego jest ważne rozładowanie? Rozładowanie jest dlatego ważne, ponieważ baterie LiPo mają największą szansę na samozapłon w momencie, gdy są naładowane na 100%. Dodatkową rzeczą, jaką możemy znaleźć odnośnie baterii w internecie, jest wytyczna, która mówi, że energia, która jest zgromadzona w baterii, nie może przekroczyć 100 Wh. Co to znaczy? Jak w ogóle te Wh sprawdzić? Z tego, co pamiętam, w Phantomie 3 standard na bateriach tych pierwszych nie było napisane, ile Wh ma. Akurat tutaj, na przykład na Mavicu R, teraz mogę sprawdzić, jest napisane, że ma 27,43 Wh. Czyli mieści się w tym przedziale, że będzie miała mniej niż 100 Wh. Ale jeżeli nie mamy napisane na baterii, ile Wh ona ma, to możemy sobie to bardzo łatwo wyliczyć. Sprawdźmy, czy tutaj te Wh są dobrze podane. Muszę wyciągnąć telefon, żeby włączyć kalkulator i żeby przeliczać. Otóż, aby przeliczyć Wh, musimy sprawdzić nominalne napięcie baterii. Tutaj jest to podane jako, po angielsku jako nominal voltage. I to jest 11,55, czyli bierzemy 11,55 i mnożymy tą wartość razy amperogodziny. Mamy tutaj podane rated capacity, czyli tutaj są miliamperogodziny, jest 2375 miliamperogodzin. Miliamperogodziny musimy zamienić na amperogodziny. Jak to zrobić? Trzeba podzielić przez 1000, czyli będziemy mieli 2,375 amperogodziny. Czyli mnożymy razy 2,375 amperogodziny. I wyszło nam, że nasza bateria ma energię zgromadzoną, znaczy ma zgromadzoną, może zgromadzić energię o wartości 27,43 Wh. Czyli producent dobrze nam umieścił na naklejce, że ta bateria ma możliwość zgromadzenia takiej energii w sobie. To było takie krótkie wyliczenie, które ma umożliwić nam wyliczenie sobie watogodzin w baterii w przypadku, gdy nie jest to zawarte na naklejce baterii, czyli na tym opisie baterii. Dodatkową rzeczą, którą ja będę używał przy przewozie swoich baterii w samolocie, jest taki pojemnik. Jest taki pojemnik na baterię. To się nazywa LiPo Safe Bag. Do tego LiPo Safe Baga wchodzą akurat 3 baterie, czyli ładujemy sobie tutaj jedną, drugą i trzecią baterię. Możemy sobie to zamknąć
Możemy sobie to włożyć do plecaka z naszym dronem, możemy to sobie włożyć do bagażu podręcznego. W tym momencie nasze baterie są bezpieczne dla linii lotniczych. Warto się zaopatrzyć w taki LipoSafe Bag. On kosztuje, z tego co pamiętam, chyba nawet niecałe 50 zł czy 60 zł. Link do tego mojego LipoSafe Bagu dam Wam w opisie filmu, także możecie sobie kliknąć i zobaczyć. Warto go kupić, ponieważ wtedy mamy pewność, że na pewno na lotnisku nikt nas się nie będzie czepiał o to, że przewozimy źle nasze baterie. Po co taki LipoSafe Bag? Już tłumaczę. Otóż chodzi o to, że jest on wykonany z niepalnego materiału. Niepalnego, no wiadomo, wszystko da się spalić, ale chodzi o to, że ogranicza on rozprzestrzenianie się ognia w momencie, jakby nastąpił samozapłon baterii i zaczęłaby się ona palić. Ten LipoSafe Bag jest z takiego materiału, no trochę przypominającego gumę, ale to nie jest guma do końca. Tak naprawdę, no z czego on jest zrobiony, nie wiem, ale spełnia te wymogi i w takim opakowaniu, w takim LipoSafe Bagu powinniśmy przewozić te nasze baterie na pokładzie samolotu. Wtedy na pewno obsługa samolotu, ani na kontroli bezpieczeństwa, nikt nas się nie będzie czepiał. Ja na pewno na wakacje zabieram taki LipoSafe Bag. Okej, to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o takie krótkie porady, jak zabrać naszego drona do samolotu, żebyśmy mogli go zabrać na wakacje. A teraz dalsza część programu, czyli kącik fotograficzny kanału Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku wybraliśmy zdjęcie Piotra Rembeckiego. Zdjęcie to panorama, która przedstawia miasto na tle takich czarnych chmur. Długo też się zastanawialiśmy, czy przypadkiem te chmury nie są doklejone, ale z tego co widać, to nie są doklejone. I rzeczywiście zdjęcie przedstawia rzeczywisty obraz z tamtego momentu, kiedy on robił to zdjęcie. Na zdjęciu widać też tęczę, która naprawdę super się komponuje z tymi czarnymi chmurami. Widać, że zdjęcie wykonane chyba po burzy i tuż przed następną burzą. Naprawdę bardzo fajny kadr. Gratulujemy autorowi tego zdjęcia. I zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej zabawie fotograficznej. Jeżeli chcesz wziąć udział w zabawie fotograficznej, wystarczy, że na grupie dyskusyjnej na Facebooku Dronostrefa Grupa Dyskusyjna, link do tej grupy też macie w opisie filmu, dodasz zdjęcie wykonane przez Ciebie z hashtagiem Dronostrefa YouTube. My z tych zdjęć wybieramy jedno, dwa, może kiedyś trzy zdjęcia, które prezentujemy na kanale na YouTubie. Także jeżeli chcesz wziąć udział, zapraszam Ciebie na naszą grupę dyskusyjną na Facebooku. I jak zawsze, przypominam Wam o formularzu na stronie www.dronostrefa.pl. Tam możecie składać zapytania na drony, akcesoria, możecie też pisać, jakiego drona poszukujecie, my Wam przygotujemy ofertę. Jeżeli nasza oferta spotka się z Waszą akceptacją, to możemy Wam zrealizować zamówienie i będziecie szczęśliwymi posiadaczami nowego drona. To tyle z mojej strony. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!